jestem Ania, to jest Natalia, która skończyła już 15 miesięcy. A dzisiaj w specjalnym odcinku opowiem Wam o aspiratorkach do nosa. My posiadamy dwa i o nich właśnie chcę opowiedzieć. A są to Nozzle Frida oraz Katarek. Jednym z elementów każdej wyprawki niemowlaka jest właśnie aspirator do nosa, bądź też inne urządzenie służące do usuwania wydzielinki z nosa. Nie będę opowiadała Wam, jak groźne i niebezpieczne może być zalegająca wydzielina właśnie z noska. Dlatego trzeba ją jak najszybciej i jak najskuteczniej usuwać. Skupię się tylko na wadach i zaletach tych dwóch urządzonek. Pierwszym, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, jest Nozzle Frida. Skład takiego zestawu. No co ona tutaj? Tak, no bim, bim, bim. Tak, mama opowiada. Dokładnie, zobacz, tutaj masz to na chwileczkę. Tak. Zobacz, mama otworzy pudełeczko i w skład właśnie tego zestawu wchodzi aspirator, który zbudowany jest z tuby oraz z rurki, zakończony ustnikiem. W tym miejscu mamy wymienny wkład, filtr. W opakowaniu znajduje się również jeszcze instrukcja w języku polskim, a także dodatkowe wymienne filtry. Użycie tego aspiratora polega na w pierwszej kolejności oczywiście złożeniu go, żeby był taki charakterystyczny klik, oraz włożeniu tej końcóweczki do otworu nosowego dziecka oraz wciągnięciu powietrza. I tak długo powtarzamy tą czynność, aż nosek będzie pozbawiony wszelkiej wydzieliny. Odnośnie zalet, niewątpliwie jest cichy, bezpieczny, bo można już go używać od pierwszego dnia życia dziecka. Jest łatwy w użyciu, łatwy w czyszczeniu, jest przezroczysty, bo widać właśnie ilość wydzieliny usuniętej z noska oraz jest tani, bo kosztuje około 20 zł. Co do wad, jakie zauważyliśmy, no niestety mimo zastosowanego filtra, osoba, która powiedzmy wciąga tą wydzielinę, no często zaraża się od dziecka. No, w tym przypadku to byliśmy ja i mąż. Oraz, żeby usunąć tą wydzielinę, no niestety trzeba było użyć dosyć sporej siły. Teraz zademonstruję Wam, jak usuwa się wydzielinę na przykładzie Natalki. No. Teraz opowiem Wam o Katarku. W skład tego zestawu wchodzi właśnie takie urządzenie zakończone końcóweczką, którą wkładamy do noska dziecka. Wszystko znajdowało się w takim właśnie opakowaniu, w którym jeszcze znalazło się szczoteczka do czyszczenia zestawu oraz zapasowa końcówka do nosa oraz instrukcja w języku polskim. Do użycia tego aspiratora potrzebny jest odkurzacz, najlepiej o regulowanej sile ssącej, który podczas użycia ustawiamy na minimum. Tą końcóweczkę wkładamy do rury odkurzacza, a tą przykładamy do noska dziecka i włączamy odkurzacz. Na tym w sumie polega całe działanie tego aspiratora. Co do zalet. Bezpieczny, bo można również go używać od pierwszego dnia życia dziecka. Wygodny w użyciu, higieniczny, no bo tutaj praktycznie wyeliminowana została możliwość zarażenia się od dziecka. Pasuje do każdego odkurzacza, właśnie najlepiej o regulowanej sile ssącej. Co jest w sumie jeszcze? No wady, no głośna praca. Jeżeli dziecko boi się pracy odkurzacza, no to raczej nie będziecie mogli zastosować tego aspiratora. Zauważyliśmy niestety, że jest trudny w utrzymaniu czystości. Można sobie z tym poradzić, no ale jest to ciężkie. Oraz jest dwa razy droższy od Frida.
oba aspiratory, jednak bardziej skłaniamy się ku katarkowi, ponieważ usuwanie wydzieliny następuje dużo sprawniej, dużo szybciej. Natalka nawet bardzo przyzwyczaiła się już do usuwania właśnie tej wydzieliny tym aspiratorkiem. Nawet już potrafi sama wchodzić tą końcówkę i przykładać sobie do noska. Nie boi się głośnej pracy odkurzacza, więc jeżeli macie właśnie takie dzieci przyzwyczajone do hałasów, na pewno ten aspirator sprawdzi się również w waszym przypadku. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.